19 godzina, nie wyrobiłem się z vlogiem, ale zrobimy trening przynajmniej, więc idę na siłownię. Jeszcze trzeba będzie jakąś szamę zrobić, ale no, trzeba się spieszyć, bo chwilę... hej byku, podejdź od nas. Co jest? Potrzebujesz jakiegoś mózgospa na wystrzał? Yo bro, how you doing? Witam serdecznie w kolejnym dniu daily vloga AJ The Polish American. Jesteśmy na siłowni u Maksyma Riznika, wstajemy. Ta potarganie, jeszcze trzeba się ogarnąć, ogolić kozę, ale poczekajcie, bo słyszycie to? Słyszycie to? Słyszycie? Patrzcie! Mówiłem wam, że nie będziemy już głodować, także zaczynamy od razu unboxingiem żarcia na cały dzień z Body Chiefa, Body Chiefa, Body Chiefa, Body Cychy i Efy. O, stary. Wołowina po burgundzku z kaszą bulgur, krem paprykowy. No i mamy co jeść, no i teraz będziemy mieli co jeść. Żarcie wczoraj, jak musiałem jeść, to dojadałem śledziem, jeszcze na parapecie jest. Także zamiast śledzia z puszki mamy normalne jedzenie, a to się ceni. O, dotąd, hop. Nie za głęboko, bo klata wchodzi. Ale barki inaczej działają, o tak mamy. Dobrze, że lustra tu są, bo można sobie patrzeć, jak się krzywo ciało układa, można zrekompensować. Jezus Maria, ja nie mogę, nie? No nie mogę skoczyć, to jest moja poranna psychika, jest nie do ruszenia. Zapomniałem ręcznika, bo normalnie zakładałem, że będę w jakimś tam hotelu albo pensjonacie. Także sparta, troszkę niestety parę ręczników papierowych. O, włos w buzi i suszymy głowę. Nie tak miało być. Patrz. Słuchaj, ja patrzę cały czas. Patrz. Patrz. Dobra, 3. Wow, ale to było wysoko chyba, co? Bo aż przestałem się kręcić, bo mówię, że easy. Dziewiętnasta godzina, nie wyrobiłem się z vlogiem, ale zrobimy trening przynajmniej, więc idę na siłownię. Jeszcze trzeba będzie jakąś szamę zrobić, ale no, trzeba się spieszyć, bo chwilę... hej, byku, podejdź od nas. Co jest? Potrzebujesz jakiegoś mózgospa na wystrzał? A za to ile? Byku 4 zł. Porobi dobrze? 4 zł? Porobi w chuj. Byku, za czwórkę to ci oddaję nawet z miarką, nie? Dobry interes. Ja bym cię nie oszukał. A, mówiłem? Warte każdej złotówki. Nie znamy się. Stary, spadamy sobie. A ten policja, nie? A jakby dobre, no co? Ale by była beka, nie? To panie, tak jest. Lecimy na trening, mamy Dzikiego tutaj w Krakowie. Ministerstwo Wystrzału zaczyna trening SALCESON. O godzinie 19:06. Patrz na to. Co tam, dobry łacz? Ja to jest chudy z Toy Story, wiesz. A na kolację SALCESON. Mortadela. Jesteśmy na siłowni, mamy całą siłownię dla siebie. Okazało się, że sobota, każdy zapomniał, że do 20 wszystko jest. Teraz już jest po 20, ale my dopiero zaczynamy trening. Do 10 tutaj będziemy, odbija mi się. Przedtreningówka strasznie. Ja robię nogi, oni lecą klasycznie klata biceps czy tam barki. Zaraz zobaczymy i lecimy z tematem. Teraz będę. Na co chodzi? Różdżka. Ale jaja macie. Co tam jest? Tam jest żyła wodna. Chociaż jesteśmy w tripie, to robimy normalne treningi, żeby ta forma spadła, żeby się zachowała. O tak, żeby nie spadła, żeby spadła jak najmniej. Także dzisiaj robię normalny workout leg day. Robimy nogi. Możliwe, że w tym klimacie spróbuję sobie zrobić rekord na nogi, ale tego jeszcze nie wiem. Ostatnio używałem miękkich, chwiejących się butów, teraz używam swoich płaskich. Teraz zaczyna się seria pod YouTube. Motywacja, waskularyzacja, determinacja, jedziemy, kurwa, jedziemy! Niby daily vlogi, a to same treningi będą. Jeszcze dojdzie do tego, że ja będę nagrywał po prostu każdą swoją sesję treningową, bo do tego się to sprowadza, nie? Gość normalnie prawie zahacza do Kasiewicy, nie? To siadam, robię sobie, myślę, że dzisiaj spróbuję, bo taką przedtreningówkę strzeliłem, że pomimo tego, że jestem troszkę niedożywiony, to myślę, że jestem na tyle pobudzony, że może coś z tego wyjść. Nie ma ze mną Seby kota, ale z Sebą może martwy spróbuję zrobić, bo to bezpieczniej. Martwy to u mnie jest gówno, naprawdę nie potrafię. Przysiady też, moja nordoza, wszystko ma swoje, pozostawia wiele do życzenia. Tak, bardzo góra jedziesz. Góra! Góra. No, awesome. Awesome, góra! 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 Opa! Nie. Za głęboko, za głęboko. Ale zrób jeszcze raz. A czułem. Zrób jeszcze raz. Poczułem, że wstanę i zeszedłem. 5 cm, aż mi się w głowę zakręciłem. Troszkę za głęboko, minimalnie, nie? Takie 5-7 cm, wiesz. No. Jedziemy, drogą! I mocno. I lepiej niżej, lepiej wyżej niż niżej. Nie kończ tak nisko. Tak. Dawaj, dawaj! Mocno. Góra! Góra! Idzie, 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 idzie! Góra, góra, góra! Dobrze! Idźcie. Jak smyra tylko pod pachami, to się liczy. Nie dotknął. Stary. Nie dotknął, ale to się liczyło, czy nie? Będzie się dopięty strzelał. W filmie będzie widać, że jest... Nieważne, ale więcej nie podniosę, bo... Ale i tak byś nie siadł tego, jakby poszło niżej. No. Więcej nie podniosę. Ale ładnie, ładnie, ładnie. Ja już jestem troszkę zmęczony, bo pół roku nawalam z tymi ciężarami i rosnę. A teraz już po prostu, no przychodzi taki moment, kiedy człowiek nie wyrabia, no już musi odpocząć. Ja jestem w momencie, kiedy chcę odpocząć, moje ciało chce odpocząć, dlatego teraz już luzuję. Ten trip to jest dla mnie wyłączenie organizmu, dlatego chciałem to szybko zrobić, póki jeszcze jestem na początku, bo wiem, że po zakończeniu tego tripa to już na pewno przez parę miesięcy nie będę takich ciężarów podnosił. Tak samo z klatą. Ale jakby nie było, to się udało. Jest. Dobra sekuracja. Ale nie zatrzymałeś się nawet. No. Cały czas spokojnie. Cały czas spokojnie. No, ta próba była zdecydowanie pewniejsza. Pewniejsza, bo tam to usiadłeś i jest koncero. Tak. Dawaj, bo musisz mocniej, lepiej kamerę trzymać. Ostatnio się trzęsła, stary, nie? Tak nie może być, jak ze mną pracujesz. Jeszcze. Musisz mieć silną łapę. Nie spodziewalibyście się, że ten człowiek właśnie przygotował mnie do zawodów w Sopocie. Tak serio, to bez kitu, nie sugerowałbym się, jeżeli chcecie na przykład trenować, wybierać sobie trenerów personalnych, nie zawsze warto iść z największym, z najsilniejszym, tylko bardziej z tym, który ma coś w głowie, ma doświadczenie, nawet jeżeli coś przeszedł kiedyś w życiu. Ale to jest prawda, tak. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo wielu ludzi, którzy są dobrymi trenerami, a nie byli nigdy zawodnikami, tak jak w piłce nożnej, na przykład... Jak się nazywał trener Interu, a potem Realu, który potem zdobył Ligę Mistrzów? Mourinho. Mourinho nigdy nie był wybitnym zawodnikiem piłki nożnej, a był zajebistym trenerem. I tak samo jest z trenowaniem na siłowni. Bardzo często zawodnicy, dobrzy zawodnicy, nie umieją przekazać w odpowiedni sposób, tak uważam, wiedzy. Znam dużo takich ludzi, którzy są dobrymi zawodnikami, a są średnimi trenerami. Ale znam też dużo ludzi, którzy są słabymi kulturystami albo wyglądają mocno średnio, a są bardzo dobrzy mentalnie. No, a Dziki jest bardzo dobrym trenerem. Tak, zwłaszcza jak sam dla siebie, wiesz o co chodzi, rano wstaję, dobra, dzisiaj trzymam dietę, wjeżdżają 2 burgery, wiesz. I koniec. Motywacja. Tak jak dzisiaj. Ile bierzesz na nogi? A, parę dyszek plus dźwięk. Kto ma dobre mięśnie brzucha, ten? Zajebiście sadzi kwiatki. Przepięknie wyszedłem z tego, przepięknie! Przepięknie wyszedłem. Podobno na tej tarce niegdyś nad Dunajcem w XVIII wieku, to było dokładnie w 1756 roku, dwie baby, Halina oraz Jola, tarły na tej tarce pranie w rzece. Nie ma co dużo opowiadać, jedyna rzecz, że propsuję tą bułkę. Czeczeńskie możniki, czyli tak zwane listewki. Tutaj są ludzie, którzy produkują akurat listewki, jakby ktoś potrzebował listewkę. No nie wiem po co, ale niektórzy potrzebują, to akurat tutaj są czeczeńskie uprawy. I słuchajcie, tak kończymy tego vloga, zamykamy, jesteśmy w Zakopanem i teraz będziemy gdzieś szli, ale to jutro dopiero zobaczycie, to jest taka zajawka, żebyście jutro tutaj przyszli o godzinie 16. Zawsze się zapowietrzę, jak tak szybko mówię. Łapa do góry, daily vlogi, ciężka sprawa, ale przyjemność jest, taka duma, kiedy się to zrealizuje. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziko, jeszcze wrócimy do Krakowa, pójdziemy może do Energylandii za parę dni. Nie zdradzam. Łapa do góry, subskrybuj kanał, widzimy się niebawem. A jeżeli wiecie, polecacie coś do zobaczenia w Zakopanem, to piszcie, gdzie iść. See you tomorrow, peace out brother, buziaczki, dobranoc, dzień dobry, do jutra. Nara. Smacznego, Michał. Dziękuję. Live strong. Coś jeszcze? I umiesz dobrze gotować, nie? Tak. Dobra, wracamy na kwaterę, mam jeszcze coś do pokazania. Muszę wam opowiedzieć. Ej, co jest?